Siemanko, ja jestem Trisus, to jest kolejny odcinek z naszej serii Minecraft Legenda. Jesteśmy w wiosce, w której ostatnio skończyliśmy. Jak widzicie, tutaj jest świątynia TNT, czy coś takiego. Nie wiem, czy to wszystko wybuchnie, czy co, o co w tym chodzi. W każdym razie się dzisiaj do niej udamy. Ale jest noc, więc na samym początku ja bym był jednak za tym, abyśmy kupili Schlüssel, czyli po niemiecku to jest klucz, i się przekimali może, co nie? To chyba będzie dosyć dobre. Fazima 1 und 2, okej. Also, wie können es nehmen? Tak, jak wiecie, mieszkam w Niemczech i ten... No i nie wiem, fajnie, że to po niemiecku jest całkiem. Żeby nie było, okej, okay, to... Okej, okay, numer 1. To, tu, o, tutaj jest nasz Ender Chest, możemy się przekimać normalnie. Kozacko, okej. Okay. I pytaliście się, czemu nie wziąłem ten itemków ze skrzynki. To jest mój Ender Chest, ludzie. Ja tutaj mogę zostawiać wszystko, co chcę. I to tutaj będzie. Nikt mi tego nie zabierze. To tutaj może zostać sobie swobodnie. I no i jest git, nie? Rozumiecie? Okej. Okay. To teraz możemy, nie wiem, zamknijmy może nasz pokój, żeby nikt tutaj nie wszedł. I udajmy się do tej świątyni TNT. Zobaczyć, co w niej w ogóle jest. Okej. Okay. Kurde, to może być naprawdę kozacka przygoda dzisiaj, znowu. O, zapomniałem w ogóle powiedzieć, że co 4000 łapek, kolejny odcinek, więc mordeczko, zostaw łapkę w górę. Pyk, dobra. To idziemy w takim razie do tej tutaj świątyni. Ło, to wygląda naprawdę kozacko. Co tutaj jest? Shipart, okej. Okay. Monk Tower, okej, okay, czyli mnisia wieża, nie mysia, czy tam pysia. Okultus Town, tu byłem w mieście okultystów. Świątynia Czasu. Okej, okay. Zobaczmy sobie w sumie najpierw, co jest pod tym obeliskiem. No to może być nawet spoko. Okej, okay. Świątynia Czasu jest tam. Na razie do Świątyni Czasu nie idziemy. Tutaj... Dobra, to jest tylko taki drogowskaz. Ja bym na razie poszedł do tej tutaj wieży TNT, bo jakoś najbardziej po prostu zdaje mi się, że może być kozacka. Shipyard, a okej, okay, czaję, to jest port taki jakby. Co tutaj dodaje? Nie mam pojęcia. Wow, tutaj mamy... A, bardzo fajnie, mamy łódki, jakieś żarcie. Strzały sobie weźmy, to sobie weźmy. Możemy sobie łowić też ryby. Dobra, to przyda nam się w sumie wędka. I steak oczywiście też nam się przyda. Tutaj mamy naszego Ender Chesta. Chwila, czy mamy właśnie lepsze buty? Nie, nie mamy. Dobra, to odłóżmy to tutaj. Battle of Enchanting. Night Vision też odłóżmy. Potion of Healing może nam się przydać. Of Damage, wow, mamy niezłą rzecz. To też może nam się przydać. Co tutaj jest? A, tutaj jest Dispenser. O, możemy zamknąć ten port. A to co robi? A to otwiera... A to zamyka? A, tymi dwoma się zamyka po prostu port. Kozacko to jest zrobione. Checkpoint, dobra, weźmy sobie checkpoint i wchodzimy na górę. Zobaczymy, o co tutaj chodzi w tym porcie w ogóle. Jakieś skarby tutaj są jeszcze. Pyk, dobra, tutaj się widzę, otwiera drzwiczki. Okej, okay, możemy sobie tutaj wejść. Active Cannon, okej. Okej. O! Wow! Czyli tutaj po prostu to nie jest jednak wieża z TNT, tylko wieża z wyrzutnią jakąś, a to co? Machine gun. Okej. Okay. Czyli tutaj jest, to jest jakby wieża obronna wszystko. Dobra, kozacko, to jest bardzo pomysłowa wieża obronna. Ma karabin maszynowy ze strzałami oraz ma wyrzutnię, kanon oczywiście. Więc mega fajna rzecz. Fajnie, że tutaj są takie rzeczy na tej mapce. Pójdźmy w takim razie Monk Tower. Może do mnichów sobie teraz się udajmy. Coś czuję, że u mnichów może być naprawdę spoczko. Dobra, co tutaj? Kurczak tutaj jakiś jest. Kurcze pieczone na jajku, smażone normalnie. Okej, okay, zjedzmy sobie tylko coś. Owieczka, dobra, nie zaczepiajmy lepiej owcy. Tutaj jest jakaś skrzynka, widzicie? Dobra, dobrze się tutaj rozglądać, ponieważ są po prostu takie oto znajdźki. Dobra, ou, mamy kolejną taką płotkę do ubijania bossów jakichś, jeżeli jakieś znajdziemy. Pyk, wejdźmy sobie tutaj. Minecraft legenda. Zostaniemy legendą chyba po tym, jak odnajdziemy.
czy to jest ta właśnie wieża? Dlatego, że fajnie by było się do niej udać właściwie. Ja bym bardzo chciał przynajmniej się udać do tej wieży, ale bardzo strome zbocze nas czeka przed wejściem do niej. Niestety, trzeba się trochę powstrzymać, znaczy powspinać, trochę się trzeba namęczyć. Ale przynajmniej bardzo malownicza trasa, to też to trzeba przyznać, nie? Że bardzo tutaj jest malownicza ta droga i aż chce się zwiedzać po prostu tutaj jeszcze na tych shaderach. Ojejku, mój ty pysiu mysiaczku, dobra, wbijamy. Wbijamy, to chyba już jest niedaleko w tej chwili, więc naprawdę fajnie, bym powiedział, naprawdę bardzo mi się to podoba. Okej, ale kurde, ci mnisi to jednak mieszkają. Monastery. Okej, tam jest gdzieś świątynia czasu, ale my nie chcemy. My chcemy tutaj, do tej monastery sobie pójść. Enchant Book, wow! Wow. Chwila, i my możemy sobie tutaj coś zenchantować. Okej. Fodder Falling, Aqua, Sharpness, dobra. Nie mamy, gdybym miał diaksowy miecz, to bym go ulepszył, a tak to nie chcę specjalnie tego ulepszać. Okej. Monk Tower. Tylko czy tutaj się nie da dostać? Tędy? Chyba, może tędy się da jakoś dostać tutaj. A nie, to jest Mossy Stone. Tutaj to myślałem, że to są liany. Chwila, czyli my tutaj się nie możemy dostać? To jest zamknięte zdecydowanie. To jest zamurowane. Więc chyba tutaj niestety jeszcze nie jesteśmy w stanie wejść. Bo chyba tutaj, wiecie, trzeba po kolei jakoś zwiedzać te wieże. Okej, czy tutaj jest wejście? Tutaj jest skrzynia jakaś. Czyli jeszcze nie jesteśmy dość doświadczeni, żeby wejść do tej wieżyczki. O, bardzo mi się przykro zrobiło. No dobra, to w takim razie pójdziemy sobie w Temple of Time, tylko... Kurde. Nie, to był port. A Temple of Time? Gdzie może być ta świątynia czasu? Bo... Kurde, chciałbym w sumie znaleźć świątynię czasu. Tutaj już byliśmy przed chwilą. No ale... Wszystkie drogowskazy wskazują właśnie... tę drogę. Chwila. Znaleźliśmy jakiś inny drogowskaz. Tylko żebyśmy nie spadli z tego urwiska. I wtedy sobie tam pójdźmy. Naprawdę fajna była ta świątynia przedtem. Tutaj nie chce mi się w sumie tutaj iść, nawet jeżeli tu coś jest. Okej, tędy się schodzi. Tutaj były drogowskazy, więc musimy się po prostu udać znowu do drogowskazów i znaleźć wtedy tą świątynię czasu. Zdaje mi się, że tutaj się do niej szło. Więc naprawdę kozacko. Świątynia czasu może być naprawdę fajna. Myślę, że warto do niej iść, naprawdę. Pewnie czekają nas tam też świetne itemy. Dobra, tutaj były drogowskazy, to tak. Tutaj jest ta Monk Tower. Świątynia czasu. Świątynia czasu tutaj wskazuje. Tutaj jest też coś fajnego, jakiś budynek. Świątynia czasu mówi, że tu. Okej, więc lepiej wypłynąć chyba sobie z portu, wiecie? Lepiej, żebyśmy wypłynęli z portu. I wtedy po prostu możemy sobie pójść dalej. Okej. No dobra, mamy łódkę. O! Ale zadriftowałem! Trisus, nie driftuj tak, spokojnie. Na wstecznym? Okej. To tędy w takim razie płyniemy sobie. Co tutaj jest właściwie? Tutaj widzę jakąś tabliczkę. Zobaczmy. End of the map. O nie, tutaj jest koniec mapy. To nie brzmi zbyt zachęcająco, szczerze mówiąc. End of the map. Okej, to w takim razie sobie dopłyńmy tędy. O kurcze, biom zimowy. Dobra. Temple of Time ahead. Czyli to jest to? Serio? Really? What the? Serio to jest to? No nie, a ja przecież... naprawdę. O chwila, tutaj jest lód. Nie zauważyłem go na shadersach. Dobra, a po ludzie się szybko biega. Pyk. Dobra, zobaczmy, co czeka na nas w świątyni czasu. Bo bardzo by nam się przydało wreszcie odblokowanie. Dalsze mapki. Bo jesteśmy na razie strasznie słabi w sumie. Stairhouse. Okej, to jest domek ze schodkami. Tutaj mamy. Okej. Czy ta zbroja jest lepsza? 5 armor,
3 armor, ale to ma protection, więc na razie zostawmy sobie to tutaj po prostu. Dobra, Stairhouse, tutaj można się przespać z tego co ja widzę. A Temple of Time, ała, pewnie... Chwila, zjedzmy sobie trochę szynki i chleba. Pełnowartościowy posiłek, jeszcze warzywka jakieś by się przydały. Dobra, czy to jest Temple of Time? Tree Jump, okej. Domek na drzewie. Tutaj coś jeszcze jest. Wejdźmy sobie na domek na drzewie. Zobaczmy, czy coś nas tutaj czeka. Jest, w ogóle robi się ciemno. A, to jest ten, trampolina po prostu. Have a nice jump. Czeronimo! Dobra, udało nam się zeskoczyć. Dobra, wejdźmy w takim razie do świątyni czasu i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Pyk. Hopsa, dajcie mi mopsa. Signal Tower, okej. Trochę tutaj jest strasznie, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie wiem, tak dosyć klimatycznie. Wow, mam nadzieję, że zaraz jakieś moby się tutaj nie zrespią, bo wiecie, że ta mapka lubi zaskakiwać takimi rzeczami. O, znaleźliśmy kolejne żarcie, to jest bardzo miłe. I możemy się przespać tutaj. Wow, jaki ładny widok w ogóle, widzieliście? Kozacki widok. Okej, przespaliśmy się. Piękny wschód słońca, naprawdę pięknie. Dobra, Bottle of Enchanting. Mamy 24, można naprawdę fajne ulepszenia sobie pokupować. To jest świątynia czasu? Czy to jest to na pewno? Jakoś mi się nie wydaje, szczerze mówiąc, żeby to była ta świątynia czasu. Patrzcie. Myśmy tego nie znaleźli. Wow, jakieś kozackie rzeczy. Okej. Tylko jak teraz stąd zejść? Oh, man. Kurde, trzeba ryzykować, niestety. Trzeba ryzykować. Kurde, w tym odcinku tak bardziej zwiedzamy, a ja chciałem czegoś dokonać tutaj. Co tam jest? Jakieś wielkie drzewa dżunglowe. Signal Tower. Ale... tutaj miała być... Nie, Signal Tower to jest, faktycznie. A gdzie jest... Gdzie jest ta... Świątynia czasu? Nie mogę jej znaleźć. Okej, Rarity Store. Czyli store z jakimiś dobrymi rzeczami. Wow! O kurde. Wreszcie mamy gdzie wydać rzeczy. Tylko, gdzie nasz hajs? Tutaj nie ma Ender Chesta, serio? Szybko po Ender Chesta, kupmy sobie... Wow, jak będziemy mieli te kozackie zbroje, to ja nie mogę, ludzie. Tutaj jest Ender Cześcik. Dobra, pumpkin nam się nie przyda. O, pumpkin pie. Charcoal. Zostawmy sobie. To nam się chyba też nie przyda. Wow, chociaż w sumie to jest lepszy mieczyk niż te. Dobra, weźmy sobie diaksy w takim razie. Okej. I wydajmy teraz te diaksy na kozacką zbrojkę. Wreszcie coś możemy kupić. Tam jest chyba świątynia czasu, coś mi się zdaje. Tak, tam jest świątynia czasu. Okej, kupmy sobie w takim razie to. Pyk. Okej, mamy to. O kurde, ten miecz jest bardzo drogi także. Brakuje nam paru diaksów. Jeszcze raz musimy śmignąć. Okej. Wow, ludzie. Jesteśmy przekozaccy teraz. Ja nie mogę, co to jest za zbrojka? Ja nie mogę, ludzie. Dobra, mamy jeszcze diaksy? Nie mamy już diaksów. Serio, nie mamy już diaksów. No dobra, to musi nam starczyć ten mieczyk na razie. Sobie odłóżmy, zaraz z pewnością znajdziemy co prawda więcej diamentów. Ale na razie musimy się zadowolić tym. A ty co sprzedajesz? Snacks, a dobra, żarcie, po prostu on sprzedaje, ten ziomek. Dobra, czy to jest wreszcie ta świątynia czasu? Naprawdę trudno znaleźć. Nie, to jest village. To jest kolejna wioska. Czy coś w niej znajdziemy? Kurde, tej świątyni czasu to ja nie mogę normalnie znaleźć. Może ona zaginęła gdzieś w czasie. Okej, tu jakieś są rzeczy. Jakiś mieczyk.
Okej, jakieś diaksy już by nas było stać. Już by nas było stać na ten kozacki miecz. Ale kupimy już go sobie w następnym odcinku. Jeszcze tutaj musimy sobie pogarniać rzeczy, bo tutaj widzę, jest więcej skrzynek. Okej, jakieś zupki. Zostawmy w sumie to. Zostawmy te miecze, one nam nie są potrzebne, a zupki nam się przydadzą. Tutaj. Wow! A, dobra, myślałem, że tu jest też coś kozackiego. Okej, charcoal. Co można zostawić? Bo żarcie jest przydatne. Nie ma tutaj... Kurde, odjaksy sobie weźmy. Tutaj co jest? Okej, dobra, są dobre rzeczy z tego co widzę. Musimy zostawić, dobra, to możemy wywalić, niepotrzebne nam jest tyle łuków. To możemy wywalić. Zostawmy sobie te strzałki dobre. Zostawmy sobie to. O nie, to mi się podniosło przypadkowo, dobra. Minecraft legenda. Siekierka nam się nie przyda. Diaksy nam się oczywiście przydadzą. Charcoal nam się przyda. Stąd już wszystko wyczyściliśmy. Dobra, odłóżmy sobie więc charcoal tutaj, rybę. Mamy trzy rybki już. To. Tą zbrojkę sobie odłóżmy i weźmy sobie to. A takie coś już chyba mamy. Protection 1. O, to jest Protection 2, więc wymieńmy te zbrojki. I co jeszcze można wywalić? Ten mieczyk stąd trzeba wywalić. Dobra. Okej, tutaj jest miejsce do przespania się. Tutaj jest wyjście. Nie ma żadnych villagerów. Ktoś w tej wiosce musiał po prostu ich wymordować, niestety. Tutaj jest jakiś domek na drzewie. Może z niego będzie więcej widać. Albo skrzynka? Nie, nic tutaj nie ma niestety już. Okej. Nie mam pojęcia, gdzie może być świątynia czasu. Trzeba... Stąd można wypłynąć w siną dal. No dobra. Okej, to... Nie wiem, płyńmy. Po prostu płyńmy, da się szybciej płynąć? Da się. Okej, jesteśmy naprawdę dobrzy. Tam byliśmy wszędzie. Czy tutaj byliśmy? Nie, chyba nie byliśmy tutaj. Co tutaj jest właściwie? Ja nie mogę. Nie mam pojęcia, gdzie może być ta świątynia czasu. Ale ten odcinek to jest... Oho. Tutaj jest jakiś wpływ, z tego co ja widzę. Tutaj jest jakiś wpływ. Może ją znaleźliśmy wreszcie. Może wreszcie nam się udało. Tu są tabliczki jakieś. Nie mam pojęcia, co jest na nich napisane. Tutaj jest jakiś parkour z dobrymi rzeczami. Okej, zaparkujmy naszą łódkę i wyskoczmy. Okej, co tutaj jest? Najpierw weźmy sobie ten Ender perły. Tylko Ender perłami da się tutaj przejść. Nie mamy Ender perły. Może tutaj da się znaleźć Ender perłę. Okej, zwieźmy sobie w takim razie to. Song. Okej. O co chodzi? O nie! Zostaw mnie! To było bardzo złe. Okej, wyjdźmy stąd. Kurde, bije nas ten Wither Skeleton. Okej, już nas nie bije na szczęście. Kurde. Nie mam pojęcia. Poszukiwaniu świątyni czasu. Czy to jest wreszcie ona? Proszę was. Kurde, weszliśmy tu, ale co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Trzeba by było przeczytać jakąś ulotkę. Ulotkę na opakowaniu. Okej, to jest otwarte. To jest także jakieś miasto. Miasto tych. Jak oni się nazywali? Miasto krasnoludów. Kurde. O nie, tutaj jak wejdziemy, to już nie wyjdziemy chyba. Tak? Więzienie to jest. Okej, tutaj można wejść. Swobodnie. Armory store. Okej, ja się tutaj wszędzie boję wchodzić, że nie wyjdę już nigdy stąd. Kurde, ryzykujemy zamknięcie? Ryzykujemy.
A, są, dobra, jest otwarcie tutaj. Tutaj mamy enchant jakiś. Widzę. Tutaj mamy skrzynię z diaksami i z żarciem. Tutaj... Kurde, szukaliśmy świątyni, a znaleźliśmy same skarby. To nie powinno mi martwić, ale wolałem jednak świątynię. Okej, zjedzmy sobie to. Wejdźmy sobie na górę i kurde... I wtedy wychodzimy, no znowu. Ja, to jest naprawdę trudne, co tutaj się dzieje. A tutaj jest wyjście z tego miasta, dobra. Bardzo fajnie. Tutaj... Kurde, naprawdę ta mapka jest kozacka, ale trudno... Obserwacja, Water Temple, Świątynia Wody. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie wszystkie miejsca tutaj. Kościół. Dwarf City. Tutaj jakiś domek na drzewie jest. Tutaj jest jakiś domek na drzewie, mamy enchant znowu. Niedługo będziemy mogli enchantować rzeczy. Tutaj jest ten kościół wielki. Go na razie nie zwiedzamy. Potem go zwiedzimy. Cały czas naszym Lone Village. Tutaj zaczęliśmy naszą przygodę, jeżeli ktoś oglądał od początku. Jeśli nie, to może sobie odświeżyć od pierwszego odcinka po prostu to wszystko, jak wyglądała ta seria. Bo naprawdę jest bardzo fajna. Dobra. Tylko nie mogę znaleźć świątyni czasu. To jest dosyć trudne. Fire Temple. Ancient Forest. Kompletnie się zgubiliśmy. W takim razie w przyszłej świątyni, w przyszłym odcinku pójdziemy do świątyni ognia. A świątynię czasu znajdziemy kiedyś indziej. Teraz będę kończył ten odcinek, żeby już nie zanudzać. Pójdziemy sobie w przyszłym właśnie do świątyni ognia, bo mamy drogowskazy, łatwo będzie to znaleźć. A świątyni czasu, nie wiem, zaginęła w czasie i przestrzeni. To było na tyle, ziomeczki. Na razie. Chbdrz.